Uczestniczka rolnik szuka żony oburzyła widzów. Trudno uwierzyć, co jej zarzucają. Trwająca edycja Rolnik szuka żony rozkręca się, a uczestnicy już wybrali kandydatów na potencjalną drugą połówkę. Widzowie dostrzegli jednak podejrzane zachowanie 23-letniej Wiktorii, które ich zdaniem świadczy o jej oszustwie. Co tak naprawdę robi w programie? Rolnik szuka żony, sezon 11. Nie brakuje emocjonujących momentów. Forma reality show pozwala szczególnie wczuć się w sytuację jego uczestników, dlatego Rolnik szuka żony zdobył uznanie widzów i według danych opublikowanych przez TVP oglądalność każdego odcinka wynosi średnio 1,6 miliona widzów. Jedenasta edycja programu obfituje w ciekawe momenty, na co wpływ ma przede wszystkim barwność uczestników. Tym razem miłość starają się znaleźć 23-letnia Wiktoria, 57-letnia Agata, 32-letni Rafał, 37-letni Marcin oraz 44-letni Sebastian. Jeszcze przed emisją pierwszego odcinka największe zainteresowanie wzbudzała Agata, której traumatyczna przeszłość wstrząsnęła widzami. Teraz jednak uwagę skupia na sobie najmłodsza z uczestników, Wiktoria. 23-letnia uczestniczka mieszka na Pomorzu i jej głównym zajęciem jest praca w gospodarstwie. Internauci jednak słusznie skojarzyli, że zajmuje się także działalnością internetową. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska prowadzi kanał na YouTube, od roku nieaktywny, i profil na Instagramie, który śledzi ponad 25 tysięcy osób. Wzrastająca influencerka jest zatem dość popularna, ale nie da się ukryć, że prawdziwego skoku rozpoznawalności doświadczy dopiero teraz. Aby wybrać, kogo zaprosi na gospodarstwo, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rzuciła kandydatom wyzwanie stworzenia idealnego filmiku. Wiktoria nie szuka męża, szkoda chłopaków. Internauci pod udostępnionym fragmentem, ukazującym moment oceny stworzonych nagrań, szczerze napisali, co o tym sądzą. Ich zdaniem Wiktoria tak naprawdę nie szuka partnera, a przynajmniej nie w sensie drugiej połówki. Rolnik szuka żony, ma stać się dla niej przepustką do sławy. Warto jednak nadmienić, że konto 23-letniej uczestniczki jest prywatne, nie da się zobaczyć jego treści bez wysłania prośby o możliwość obserwowania. Czy w takim razie przypuszczenia o oszustwie są uzasadnione?